Z tej strony Kamil, piątek, 18, kolejna kryptoprasówka. Dzisiaj na stojąco, dziwnie to zabrzmiało, rozpoczynamy teraz go! Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że ostatnia kryptoprasówka to jeden duży niewypał. Znaczy, sama treść i to, w jaki sposób mi się nagrywało, było naprawdę bardzo dobre. Czyli po nagraniu czułem się, że jest naprawdę spoko i nagle okazało się, że mikrofon nie był podłączony. Wszystko wyglądało tak, jakby było podłączone. Nie sprawdziłem jednej rzeczy i okazało się, że nie został podłączony. Dzisiaj wszystko sprawdziłem 10 razy. Jeżeli coś znowu nie pójdzie, to się konkretnie wkurzę. Ale nie o tym. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co właśnie słychać na rynku kryptowalut. Skupimy się przede wszystkim na Terra Money, która w ostatnim czasie miała niesamowite wzrosty. Porozmawiamy sobie o tym, skąd te wzrosty, w jaki sposób cały ekosystem Terra Money rozwija się i w jakiej statystyce Terra Money jest już na trzecim miejscu wszystkich blockchainów. Przeskoczyliśmy Cardano, przeskoczyliśmy Solanę, przeskoczyliśmy AVAX. Przed nami tylko Ethereum i przed nami Binance Smart Chain. I żeby to pospinać jedną wielką klamrą, również opowiem o tym, dlaczego dzisiejszy dzień jest niezwykle wyjątkowy. Jak ten cały trend Terra Money Luna wpisuje się z Tartera, która właśnie dzisiaj wystartowała oficjalnie. Więc myślę, że będzie dużo różnych przemyśleń, ciekawostek i też wspomnę o jednym projekcie, który już za niedługo rusza i jeszcze jest czas na to, żeby odebrać swój, ja to tak mówię, że to jest taki bilet na loterię, w jaki sposób, oglądajcie tutaj uważnie. Więc teraz, żeby nie przedłużać, najpierw ogłoszenia, a później już konkrety, rozpoczynamy teraz. Go! Szybkie ogłoszenia. Grupa telegramowa, na którą Was serdecznie zapraszam. W opisie pod każdym filmem znajdziecie dostęp, klikając w link od razu przenosi Was do grupy. Drugie ogłoszenie, czyli e-book ze strony kamiljarzombek.pl, darmowy e-book, którego możecie ściągnąć. Jest to e-book z 10 lekcjami z 2017 roku. Tam spisałem wszystkie swoje przemyślenia po hoście 2017 roku, więc myślę, że to jest naprawdę wartościowa pozycja, która automatycznie zapisuje Was na newsletter. Giełdy, na który gram, linki w opisie. I co? I to wszystko już teraz w ogłoszeniach, szybko, konkretnie, i przechodzimy do konkretów. Zacznijmy sobie właśnie o projekcie, o którym chciałem wspomnieć na samym początku. Mooni NFT. Dlaczego o tym mówię? Już jakiś czas temu na grupie telegramowej ogłosiłem Wam, że można całkowicie za darmo, koszt to tylko opłata transakcyjna do Ethereum, zagrać w pewnym konkursie. Mooni NFT to nowy projekt z korzeniami polskimi, za którym stoi studio deweloperskie, które wcześniej tworzyło różne aplikacje i z ogromnym doświadczeniem wchodzą teraz w rynek krypto. Mooni NFT to połączenie NFT, trendu play to earn z nutką gdzieś tutaj takich loterii i wyścigów. Jest to projekt, który ma zrywalizować różne konkursy i przez to w taki bardzo prosty, delikatny sposób wprowadzać nowych użytkowników w świat rynku kryptowalut. Pewnie kojarzycie, opowiadałem Wam już wielokrotnie, że dzięki zdecentralizowanym finansom, dzięki DeFi możliwe jest stworzenie modelów, które tak naprawdę w tym naszym tradycyjnym świecie są nie do powtórzenia. I Pool Together to jest loteria, w której możemy tylko wygrać, czyli tak naprawdę Pool Together polega na tym, że deponujemy tam środki, za te środki kupujemy losy, każdy los bierze udział w loterii, a cała kasa, która jest zebrana z tych losów, co tydzień jest jakby na co dzień jest wprowadzona do takich protokołów jak Aave, jak Compound. Tam generują się cała jakby ta baza tych biletów sprzedanych, ta kasa z tych biletów sprzedanych generuje dla nas yield, generuje dla nas zysk. I ten zysk na samym końcu jest wypłacany jednej osobie, a cała reszta dostaje zwrot
kasy. Jedyną opłatą transakcyjną jest, jedyną opłatą właśnie jest opłata transakcyjna. No i Money NFT, projekt Money NFT zadał sobie pytanie, a co gdyby to jeszcze bardziej zgrywalizować, opakować w taką bajkową grywalizację połączoną z różnymi smaczkami związanymi z rynkiem NFT. I tak właśnie został stworzony projekt Money NFT. Pierwszym wyścigiem będzie wyścig trzech rakiet. Rakiety Ethereum, rakiety Bitcoina i rakiety Dogecoin. I tak naprawdę możemy zająć sobie miejsce, tak upraszczam to i skracam to, możemy zająć sobie miejsca w jednej tej rakiecie i ta rakieta i każda z tych rakiet ma określony cel, czyli jeżeli pierwszym celem dla rakiety Dogecoin jest to, że Dogecoin będzie wart 1 dolar, jeżeli Dogecoin będzie wart 1 dolar, to wtedy ta rakieta jest wystrzeliwana i osoby, które znajdują się właśnie w tej rakiecie, otrzymują, mają szansę zagrać o nagrodę, no, o nagrodę główną. Więc tak naprawdę ten projekt spodobał mi się dlatego, że jest właśnie takim miksem tych wszystkich smaczków i dodanie do tego trendu play to earn, w którym poprzez granie w różne gry arkadowe zbieramy punkty, dzięki tym punktom podbijamy się w rankingu i osoby, najlepsze osoby otrzymują jeszcze wypłaty po prostu w kryptowalucie. Coś bardzo ciekawego, coś fajnego, co trzeba zaznaczyć, z bardzo niskim market capem. Market cap będzie w okolicach kilkudziesięciu tysięcy dolarów, a nie wiem, czy mogę to zdradzić, czy nie. Na pewno nie będę konkretu mówił, ale jeden z największych launchpadów już przygotowuje się na to, żeby inkubować tutaj właśnie Money NFT i sprawić, żeby on właśnie na ich platformie ruszyła przedsprzedaż, ruszyło IDO. Więc z jednej strony fajny projekt, a z drugiej strony to, co przede wszystkim, dlaczego o tym mówię, bo każdy z nas może w tym momencie jeszcze spróbować swoich sił i za koszt transakcji wylosować po prostu tutaj, otworzyć skrzynkę. I szczęśliwcy otrzymają darmowe wejście do IDO, w którym możemy po prostu zainwestować na tej niskiej kapitalizacji, co będzie się po prostu opłacało z czasem. To, co jest ciekawe, to jest podobny w ogóle model do Polkamonów. Pamiętacie te wykluwanie jajek i tak dalej, te niektóre jajka dawały nam spoty w ICO, więc to jest podobny model, tylko z tą różnicą, że w Money NFT każdy ten los będzie zamieniony w NFT. I oczywiście tylko niektóre wygrają to wejście do IDO, ale wszystkie te losy staną się NFTs, więc to jest coś bardzo, bardzo fajnego. Kosztuje to bardzo mało, warto próbować w takich dniach jak niedziela. Niedziela przeważnie jest takim dniem, w którym opłaty transakcyjne na Ethereum są znacznie mniejsze, więc warto wtedy właśnie spróbować wymintować. Pamiętajcie, że jeden adres to jeden los, więc jeżeli macie kilka adresów, warto to zrobić z kilku adresów, bo wszystko wskazuje na to, że no, może się to bardzo mocno opłacić. W tym momencie już kilkanaście tysięcy osób z tego skorzystało. Gra w tą grę, jakby nie gra w tą grę, tylko wzięło udział w tym losowaniu i za jakiś czas będą ogłoszone wyniki i osoby, które zagrały, dowiedzą się o tym wszystkim. Całym Money NFT jest bardzo rozbudowanym pomysłem, bardzo rozbudowaną platformą. Dużo jest tutaj smaczków, dużo jest tutaj różnych takich właśnie nawiązań do rynku kryptowalut, wprowadzenia takich można nawet powiedzieć, jakich easter eggów. Myślę, że za jakiś czas o tym Wam więcej opowiem. Teraz to, co jest ważne, jeżeli chcecie spróbować za koszt transakcji, możecie tutaj wylosować los. Może właśnie się okaże, że to Wasz los będzie tym szczęśliwym, dzięki któremu otrzymacie wejście do IDO. To tyle o Money NFT i pewnie do nich wrócimy za jakiś czas. A teraz przechodzimy właśnie do Terra Money. Gdy wejdziemy sobie na portal DeFiLlama.com i wejdziemy w zakładkę Chains, to jesteśmy w stanie zobaczyć, które blockchainy generują, jakby mają najwięcej zamkniętej wartości, czyli total value lock, na której z blockchainów najwięcej jest zamkniętej tej wartości. Oczywiście pierwsze miejsce to jest Ethereum. Ethereum w tym momencie, total value locked Ethereum to 112 miliardów dolarów. I to 112 miliardów dolarów zostało wygenerowane przez 200
203 aplikacje, przez 203 tutaj zdecentralizowane aplikacje. Kolejnym protokołem jest Binance, Binance Smart Chain i tutaj zamknięta wartość 19.1 w przypadku Binance i to Total Value Lock zostało wygenerowane przez 71 aplikacji. Trzecim protokołem jest Terra Money. 6,08 miliarda dolarów i uwaga, 6,8 miliarda dolarów zostało wygenerowane przez 6 aplikacji. Terra Money w ostatnim czasie miało bardzo duże wzrosty. Przeżyliśmy duże wzrosty. Czym były te wzrosty spowodowane? Przede wszystkim umocnieniem się aplikacji Anchor. Aplikacji Anchor, protokół, który już w tym momencie ma ponad 44% całej zamkniętej wartości na łańcuchu Terra Money. Dlaczego Anchor protokół zyskiwał na znaczeniu? Przede wszystkim Anchor protokół, pomimo tego, że w maju przeżyliśmy tak duży crash, pomimo tego, że UST w pewnym momencie miało problem przez tą cały strach, całą płynność, która wchodziła tutaj na rynek, to pomimo tego wszystkiego Anchor protokół obronił się i dotrzymał i w pewnym momencie było tam w okolicach 18%, jeżeli chodzi o możliwość zarabiania na Anchor protokół, ale tak naprawdę dotrzymaliśmy tego procenta. W okolicach 20% zarabianie na Anchor protokół swoich stablecoinów. I w momencie, w którym rynek nam zwolnił, w momencie, w którym zaczęła być nuda, w momencie, w którym UST odbiło i złapało znowu swoją wartość do dolara, ludzie zaczęli się przekonywać z powrotem do Anchora i zaczęli tam po prostu parkować swoje środki, ponieważ Anchor jest jednym z najciekawszych miejsc do zarabiania na swoich stablecoinach. I powoli to Total Value Locked zaczęło nam rosnąć. Powoli, ale coraz to szybciej to Total Value Lock z tygodnia na tydzień zaczęło rosnąć. W pewnym momencie na Anchor pojawiły się także ubezpieczenia, czyli możemy sobie bezpośrednio ubezpieczyć swój depozyt przed jakimiś sytuacjami nieprzewidywanymi i w ten sposób zabezpieczyć też swoje środki. I to znowu spowodowało, że Anchor stał się protokołem, który zbierał coraz to większe środki, coraz to więcej osób zaczęło pokładać w Anchorze swoje stablecoiny. I w taki sposób, pomimo tego dużego krachu, Terra Money zaczęła zyskiwać znowu na znaczeniu. Terra tak naprawdę działa w taki sposób, że Luna w pewnym sensie jest asetem, jest jednostką, która ma za zadanie utrzymywać wartość tych naszych stablecoinów opartych o Terra właśnie 1:1 do dolara. I w momencie, w którym coraz więcej osób zaczęło się przekonywać do dolara opartego o Terra Money, czyli do UST, tego UST było coraz więcej, bo ludzie zamieniali swoje USDT, USDC na UST tylko po to, żeby mieć dostęp do Anchora i zarabiać te 20%, to popyt na UST zaczął rosnąć. W momencie, w którym popyt na UST rośnie, Luna zaczęła być spalana i to możemy zaobserwować. To możemy zaobserwować na aplikacji Smart Stake w zakładce History, gdzie dokładnie widzimy, ile tej Luny w ostatnim czasie zostało spalonej. Gdy w ostatnich tygodniach zacząłem sobie to porównywać, to nawet napisałem taki tweet, w którym opisałem to, że bardzo dużo osób mówi, że Ether w tym momencie po EIP 1559 codziennie jest spalany. Gdy sobie porównałem ilości spalonej Luny do ilości spalonego Ethera w ostatnich tygodniach, to wyszło coś naprawdę ciekawego. Ethereum w ostatnich 7 dniach spaliło około 92 miliony dolarów. Czyli 92 miliony dolarów w Etherze zostało spalone w ostatnich 7 dniach. Terra Money w tym samym czasie 169 milionów dolarów. Czyli przez ten popyt, przez ten wzrost popularności UST, przez to, że coraz więcej tego UST musiało być wykreowanego, żeby sprostać temu popytowi, który przychodził z innych po prostu łańcuchów, jak z Ethereum, jak Binance Smart Chain, musieliśmy spalić tyle Luny. I to właśnie spowodowało, że Luna w ostatnim czasie miała tak duży rajd. Do tego możemy dodać kilka jeszcze takich wydarzeń, które pomogły, czyli prowadzenie Luny na Bitfinex, prowadzenie Luny na Coinbase, UST też pojawiło się na Bitfinexie.
Więc ta Luna w ostatnim czasie miała naprawdę dobry okres. I to nas doprowadziło do nowego ATH. To nas doprowadziło do miejsca, w którym jeszcze w maju po tym spadku wszystko wyglądało fatalnie. 80% ponad spadku. Nagle w ostatnich tygodniach zostało to wybronione i zobaczyliśmy nowe ATH. Nie tylko do USD, ale także do Bitcoina. Więc ten czas dla Luny był naprawdę dobry. Ja dzisiaj tym krótkim wprowadzeniem, tym, że tak naprawdę Terra jest już na trzecim miejscu tylko 6 aplikacjami, tylko 6 zdecentralizowanymi aplikacjami, z których ludzie tutaj korzystają i dzięki temu to ten popyt na USD rośnie, chciałbym Was właśnie wprowadzić. Dzisiaj jest niezwykle ważny dla mnie, dla całego zespołu też startery dzień, ponieważ właśnie dzisiaj startujemy, jest to dosyć zasadne. Właśnie dzisiaj ruszamy z starterom, która będzie miała swój listing na Terra Swap. Gdy powstała ta idea startery, to właśnie zaczęliśmy zadawać sobie pytanie, że to Terra tak szybko nam się rozwija, Terra, cały ten łańcuch Terra Money tak szybko się rozwija, a my nadal mamy 6 aplikacji. Tylko 6 aplikacji doprowadziło do tak ogromnego wzrostu tej wartości, do tak ogromnej też adopcji USD. Co się stanie w momencie, w którym to wprowadzenie aplikacji na Terra będzie znacznie prostsze. Co się stanie, że jeżeli powstanie platforma, która nie dość, że świadczy bardzo dobry proces stworzenia tokena, cały proces też sprzedaży go później, dystrybucji, to jeszcze do tego dostarczy community, dostarczy tą ogromną taką moc, która sprawi, że każdy kolejny projekt będzie miał po prostu łatwiej wejść w ten cały ekosystem. Tak, właśnie na tych fundamentach powstała startera. Wszystko to, co w jakiś sposób to przez ostatnie miesiące było składane tutaj przez Wojtka, pana Paragrafa, przez Maćka i cały jego zespół, który sprawił, że startera wygląda wyjątkowo. Każda grafika, każda animacja była właśnie stworzona przez zespół Maćka. To wszystko, co widzicie, to wszystko, co sprawiło, że tak naprawdę w kilka miesięcy, można nawet powiedzieć, że ten nasz taki bardzo mocny wzrost społeczności startera, to jest ostatnie kilka tygodni już 70 ponad tysięcy obserwujących na Twitterze, to wszystko sprawiło, że jesteśmy jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów właśnie na Terra Money. Łącząc siły też z Wojtkiem, to wszystko, co się działo tam wcześniej, kilka tygodni wcześniej, naszym takim głównym celem było to, żeby ta Terra jeszcze mocniej nam przyspieszyła. 6 aplikacji w tym momencie, a my wierzymy w to, że dzięki starterze, dzięki tej całej mocy, dzięki tej zabawie też, którą chcemy wprowadzić w launchowanie kolejnych projektów, dzięki temu wszystkiemu sprawimy, że w najbliższych kilku następnych miesiącach tych projektów odpali się znacznie, znacznie więcej. Wierzymy w to, że na Terra Money Terra Money może być tak samo ciekawą układanką jak Ethereum w tym momencie. Wiemy, że na Ethereum jest tak dużo protokołów, to można je ze sobą łączyć. Można właśnie, tak jak Ruski Lego, budować jeden na drugim i my w to samo wierzymy. Wierzymy, że Terra Money w najbliższych po prostu latach będzie takim ekosystemem, w którym przez to, że będą się pojawiać takie ciekawe, różne aplikacje i będziemy w stanie też budować taką układankę jak na Ethereum, czyli DeFi, DeFi-owe Lego. No i dlatego powstała startera. Dlatego do tego wszystkiego dodaliśmy grywalizację, dodaliśmy sposób takiej zabawy też związanej z tymi inwestycjami w kolejne projekty i chcemy to wszystko zgamifikować, czym sprawić, żeby ta zabawa tym ekosystemem wyszła na znacznie wyższy poziom. I dlatego ruszamy starterą. Wiele osób pytało, dlaczego nie na Uniswapie, dlaczego nie na SushiSwapie, tylko na Terra. No właśnie dlatego, że każdy z Was, aby być częścią startery od początku, musi założyć portfel, musi nauczyć się tego, w jaki sposób szybko dodać na swój portfel USD, w jaki sposób z tego korzystać, w jaki sposób korzystać z portfela, w jaki sposób korzystać z TerraSwap. Nam właśnie na tym zależy, żeby coraz więcej osób miało tą motywację do tego, żeby przejść na ten ekosystem. Dlatego ruszamy bezpośrednio na łańcuchu Terra, dlatego nie na Uniswapie, tylko na TerraSwapie i to tam rozpocznie się ten duży, już rozpoczął się tak naprawdę, już rozpoczął się ten duży event startu startery.
Więc dużo jeszcze czasu w rękawie, dużo jeszcze ciekawych zapowiedzi w najbliższych miesiącach. Dzisiaj ruszyliśmy, ciągle mówimy ruszamy, ale już dzisiaj ruszyliśmy. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w Starterze, jeżeli chcecie też usłyszeć o różnych wyzwaniach, o tym, w jaki sposób tworzyło się tego typu projekt, zapraszam Was serdecznie tutaj też na Blockchain Podcast, który wraz z Wojtek, czyli Pan Paragraf, i Maciek, który jest odpowiedzialny tutaj za całą tę stronę frontendu deweloperską, tworzą bardzo fajny podcast, w którym rozmawiają właśnie o tym, nie tylko bezpośrednio o rynku krypto, ale też to wszystko wplatają wątek startery, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na ten kanał. Link znajdziecie, bezpośredni link znajdziecie w opisie. No i teraz jeszcze chciałbym porozmawiać z Wami o tym, co czeka Terra Money, tak? Bo jesteśmy na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o Total Value Locked. Jest tylko 6 protokołów, jest tylko 6 aplikacji, które sprawiło, że weszliśmy na to miejsce, więc zakładając, że tych aplikacji będzie więcej, to Total Value Locked będzie nam mocno rosła, wraz z tym UST będzie zyskiwało na adopcji. Według mnie w najbliższym czasie najważniejsza jest wyjście zmiany, która się nazywa Columbus 5. I to, co ona przede wszystkim sprawi, to, że Terra Money będzie mogła podpiąć się pod cały kosmos ekosystem. Jakby taką wizją blockchain kosmos jest to, żeby stworzyć internet blockchainów. No i właśnie Terra od początku była stworzona na technologii kosmos, ale dzięki kolejnej tej zmianie Columbus 5 będziemy mogli ją wpiąć już w ten IBC, czyli Internet Blockchain Communication, czyli dzięki temu blockchain Terry będzie mógł porozumiewać się bardzo szybko z innymi blockchainami zbudowanymi właśnie w oparciu o kosmos. Jakie są to blockchainy? Blockchainy takie jak Oaks Chain, jak Binance Smart Chain, jak ACTA, czyli Akash, jak wszystkie inne te protokoły, które są stworzone właśnie w oparciu o kosmos, w pewnym momencie będą mogły ze sobą wzajemnie tutaj współpracować. I to, co jest najważniejsze według mnie, i to, dlaczego wejście akurat Terra Money jest takie ważne dla całego też ekosystemu kosmos, to, że w tym momencie w tym ekosystemie kosmos nie ma żadnego stablecoina. Jeżeli UST stanie się tym głównym stablecoinem w całym ekosystemie kosmos, czyli jeżeli zobaczymy pary walutowe albo farmy, w których musimy dodać płynność w UST, to jakby znowu popyt na UST będzie nam bardzo mocno rósł. Wraz z tym Luna będzie coraz to mocniej spalana. Czyli to wejście tego Columbus 5 jest tutaj bardzo, bardzo mocne. Według mnie ludzie i tak uważają, że ta zmiana od razu wprowadzi nam takie gigantyczne zmiany. Takie gigantyczne, by zaobserwujemy to od razu, że to od razu wszystko się stanie, że ta adopcja UST tak szybko przyspieszy. Ja uważam, że to wszystko będzie z czasem. Czyli wejście tego Columbus 5 będzie wydarzeniem bardzo ważnym, ale znowu w czasie dopiero zobaczymy te skutki. No i właśnie UST, które będzie tutaj spalane, UST, które będzie tutaj nam adoptowane na różne zdecentralizowane giełdy. Czy UST stanie się główną parą walutową w Gravity Dexie, który jest takim głównym dzieckiem tutaj kosmos ekosystemu, czyli to jest taki Uniswap dla kosmosu? Jeżeli tak się stanie, to na pewno jest to bardzo mocny news dla całego Terra Money. I dzięki tej aplikacji, dzięki tej zmiance Columbus 5 zobaczymy też w najbliższym czasie dużo więcej protokołów. I to, co jest najciekawsze, to, że w tym całym ekosystemie Terra nikt nie zapisał takiej zasady, że każdy projekt musi robić airdrop dla posiadaczy Luny, a mimo wszystko to już się tak wpisało, to już się stało tak oczywiste, tak pewne, że jeżeli projekt jakiś nowy wchodzi, a nie robi airdropu dla posiadaczy Luny, to od razu jest taki gorszy, jest gdzieś tam spychany na bok. Czyli to już się wpisało. To jest taka zasada, którą musi spełnić. My tak samo w starterze, my wiedzieliśmy, że ten airdrop dla posiadaczy Luny jest taki ważny, ponieważ znowu wokół nas skupi mnóstwo tej społeczności Luny. I to jest jeden z największych czynników, który może sprawić, że ta Terra Money długoterminowo będzie miała ogromną też wartość. Dlaczego? Dlatego, że każdy kolejny projekt będzie robił airdrop. Każdy kolejny projekt będzie nas raczył właśnie tym airdropem. Będziemy mogli go odebrać. Będzie to jakaś taka dodatkowa kasa dla posiadaczy Luny. I teraz wyobraźcie sobie, że w Ethereum na samym początku stałoby się to samo. Czyli każdy kolejny projekt, który wchodzi, robi airdropa dla posiadaczy Ethera.
to po czasie, po tym przeczytałem wam przed chwilą, że 200 ponad protokołów DeFi-owych, tych aplikacji różnych jest znacznie więcej, ale 200 tych aplikacji zrobiłoby airdropa, to zwróćcie uwagę, jakie to są też ogromne środki dla posiadaczy Luny. I to jest właśnie ta taka ukryta wartość posiadania Luny, że Luna jest takim asetem dla nas na cały ten ekosystem Terra. Ten ekosystem Terra, który się rozwija, który ma coraz więcej zwolenników, który ma coraz więcej różnych hackathonów, czyli miejsc, w których spotykają deweloperzy i tworzą nowe, ciekawe rozwiązania. Więc no, dużo tutaj się dzieje, jest tutaj sporo ciekawostek, więc Terra no, w najbliższym czasie miała już dobry czas. Zobaczymy, jak się zachowa w przypadku Columbus 5. Wydaje mi się, że społeczność przecenia krótkoterminowo to wprowadzenie Columbus 5, a długoterminowo nie docenia. Czyli wszyscy uważają, że nagle te zmiany zobaczymy, że to wszystko po prostu nagle stanie się tak oczywiste, że nagle zobaczymy te wszystkie zmiany, które są wprowadzone i one doprowadzą do tego, że ta Luna pójdzie w górę. A jednak uważam, że to może być przecenione, czyli ludzie za bardzo traktują, że to w krótkim terminie dostarcza jakiejś ogromnej wartości, ale w drugim terminie to jest ogromna zmiana, która na pewno będzie istotna. Columbus 5 to nie tylko wprowadzenie UST do kosmos ekosystemu, to także różne inne zmiany, jak spalanie Luny, jak wprowadzenie Ozone, czyli takiej aplikacji ubezpieczeniowej, która będzie ubezpieczała na przykład wydarzenia typu odklejenie się Luny UST od dolara, więc mnóstwo ciekawych rzeczy czeka po Columbus 5. Więc Terra Money ma się dobrze. Na Terra Money w tym momencie kilkadziesiąt protokołów już gdzieś tam przymierza się do wypuszczenia. Każdy z tych protokołów będzie zamierza tutaj robić airdrop, więc jest tutaj naprawdę sporo takiej ciekawej wartości, która czeka na posiadaczy Luny. Ale no właśnie, żeby nie było tak kolorowo, pamiętajcie, że jednym z największych według mnie zagrożeniem w tym momencie jest właśnie to, że Anchor Protocol ma 44% całkowitej zamkniętej wartości na Luny. I co by się stało? Warto zadać sobie takie pytanie. Co by się stało, gdyby Anchor Protocol w tym momencie miał jakiś problem? Gdyby ludzie stracili wiarę? Gdyby tak duże ilości UST zaczęły uciekać z Anchor Protocol? Jak mocno doprowadziłoby to do problemów właśnie na Terra? Więc no, jest dużo pozytywów, ale też jest dużo zagrożeń. Trzeba o tym pamiętać i według mnie też trzeba pamiętać o największym zagrożeniu, czyli zagrożeniu od strony regulatora. To, co robi Terra Money, to jest w pewnym sensie tworzenie UST, waluty stablecoina, który tak naprawdę jest utrzymywany, w pewnym sensie wartość jego jest utrzymywana przez to, jak jednostka Luna się zachowuje, po to, jak jest popyt, podaż na UST. Docelowo Jest to stablecoin, o którym mówimy, że jest zdecentralizowany, bo nie podlega żadnemu po prostu takiemu depozytowi. Chodzi o to, że tak jak USDT, USDC, DC musi mieć jakieś zabezpieczenia w banku, nie w banku, w różnych kontach, w aktywach, to UST jest zdecentralizowane. Nie ma tego zabezpieczenia. Działa w inny sposób. Jest to algorytmiczny stablecoin i według mnie tego typu wynalazki, tego typu projekty mogą mieć największy problem z regulatorem. Już można było to zauważyć, jak regulator Stanów Zjednoczonych zabronił tradowania syntetycznych asetów, między innymi właśnie asetów, które są tworzone poprzez Mirror Protocol, zabronił tradowania na Uniswapie, one znikły z tego pierwszego poziomu, z tego frontendu, więc widać, że tutaj regulator bardzo mocno za to się bierze i nie pasuje to niektórym bardzo wpływowym osobom, więc trzeba mieć tego świadomość, jest naprawdę dużo pozytywów, ale są też rzeczy, które są zagrożeniem, więc tak chciałem to podsumować. Dużo dobrego, no ale też właśnie zagrożenia, które gdzieś czekają, o których mało kto mówi, a warto o nich mówić głośno. Rozgadałem się dość z tego, co widzę. Muni NFT, o którym wam powiedziałem, pamiętajcie, żeby odebrać swój ticket. Wrzuciłem, możecie nawet wejść na grupę telegramową, tam jest dokładnie instrukcja, jak to zrobić, warto spróbować. Terra Money, Star Terra, to dzisiaj właśnie ruszyliśmy i połączyłem wam to w jedną całość i starałem się wam to spiąć w taką pigułkę wiedzy.
Dużo dobrego się dzieje, dużo, dużo ciekawostek, dużo różnych rzeczy. W ogóle chciałem nagrać o NFT, ale o tych NFT i grach to już mówiłem przez ostatnie odcinki, więc nie chcę być taki monotematyczny. Dlatego postanowiłem nagrać o Terra. To jest taki odcinek, w którym też znajdziecie sporo, sporo wartości. Teraz jak zwykle zostawiam Was z memem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!